Tą atmosferę się czuje już na rozewce przed meczem, kiedy kibice przychodzą, dogrzewają na rozrzewce, także ławka tak samo jak zawodnicy na boisku musi w czasie meczu żyć, także tą atmosferę na pewno poczuł już każdy zawodnik z naszego teamu. Nasza grupa chyba polskich kibiców jest, z tego co zauważyłem, najliczniejsza i najgłośniejsza, bo z Niemcami też naprawdę i doping nam pomagał. Także bardzo się cieszymy z tych kibiców, którzy nawet tak daleko jak tutaj za nami jadą i nas dopingują. No każde spotkanie do tej pory było trudne i to na pewno nie będzie łatwiejsze. Oglądaliśmy wczoraj Rosjan. No, grałem dobrą piłkę ręczną, jest to dobry zespół. Ma kilka powrotów do reprezentacji, jak Dibirov czy Purim chociażby, którzy stanowią znowu o sile tego zespołu, także na pewno będzie to bardzo trudne spotkanie. Jeżeli są większe, na pewno mają inne elementy dobre, na pewno grają lepiej blokiem, na pewno lepiej rzucają z 9 metrów, także jeżeli nie masz czegoś, masz coś innego, to jest normalne. Trzeba obejrzeć, przeanalizować Rosjan, znaleźć ich słabe punkty i wykorzystać. Myślę, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. To nie jest taka tendencja spadkowa, tylko to jest tendencja właśnie do góry i z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jakim zespoły będą opadały sił, my będziemy coraz mocniejsi.